Witajcie, ja jestem Marta, obok mnie stoi Marysia. Jesteśmy uczennicami trzeciej klasy szkoły branżowej imienia Ireny Sendlerowej w Somostrzelu. W dzisiejszym dniu przygotujemy potrawy na konkurs kulinarny. W dniu dzisiejszym przygotujemy zupę krem z dyni, łydce dyniowej z twarogiem wędzonym. Do tego będzie bagietka czosnkowa z masłem, z czosnkiem galicyjskim i chrustem kiełbasy lisieckiej. Przygotujemy także gołąbka z kabanosów, podanym liściu winogron, pire z fasoli pięknej aż. Oraz pesto pietruszkowo-bazyliowe, karmelizowana marchewka i do dekoracji będzie jabłuszko galicyjskie. To zabieramy się do pracy. Teraz smażymy cebulkę, trzeba ją posmażyć na złoty kolor. A ja zaczynam robić krem z dyni. Do garnka z dynią dodajemy masło, jedną łyżeczkę. Teraz do tej dyni dodajemy marchewkę. A ja w międzyczasie będę planszować liście winogron. Dajemy na 5 sekund. Do zupy dodaję również czosnek. Wodę od blanszowania tych liści nie wylewamy, zostawiamy. Później nam się przyda do zagotowania gołąbków. Teraz zaczynamy zwijać nasze gołąbki. Musimy odciąć łodyżkę od liścia. Dodajemy nasz farsz. Gołąbki zwijamy zewnętrzną stroną liścia. Gołąbki dajemy na liście, żeby się nie przypaliły. Teraz nasze gołąbki zalewamy płynem od blanszowania. W czasie, gdy zupa i gołąbki się gotują, my przygotujemy bagietkę, kluseczki dyniowe oraz pesto. A teraz zaczynamy robić kluseczki. Przez praskę dajemy ugotowane wcześniej ziemniaki. Do tego dodajemy pire z dyni. Dodajemy teraz jajko. Pieprzu i soli. W czasie, gdy Marysia robi kluski, my przygotowujemy bagietkę. Zaczynamy. Robimy wężyka sobie z ciasta. Troszkę możemy sobie... Robimy teraz kuleczkę do środeczka. I kulamy. Nóż damy do mąki i robimy dynię. Malta robi bułeczki drożdżowe. Ciasto dzieli na dwie części. Malta nadaje sznureczkiem kształt dyni. Teraz ja wstawiam sobie swoje klusyki.
Zaczynamy robić pesto z pietruszki. Wrzucamy i dodajemy szpinaku. Dodałam do pietruszki i szpinaku czosnku. Dodajemy jeszcze pół łyżeczki soli. I dwie łyżki oleju. Alright. Najpierw pire z fasoli. Teraz dajemy pesto.